Że gadatki są też tam dla myślenie, które mamy w jakiś sposób przyjmować, akceptować i pozwalać im udoskonalać nasze codzienne życie. Jak pokazują badania, najbardziej innowacyjne są młode umysły. Dlatego chlebowym elementem Explory jest konkurs naukowy Explory, do którego zgłaszać się może młodzież w wieku 14-20 lat. Laureaci otrzymują stypendia na rozwój projektów, uczestniczą w konkursach międzynarodowych Intel ISAC w Stanach Zjednoczonych, Informatics w Rumunii, UNESCO w Holandii oraz Najmniejszące rozwoju własnych roku zajmuje się bardzo intensywnie właśnie systemami komputerowymi. To jest młodzież, która zajmuje się naszym zdrowiem, konkretnymi przypadkami medycznymi, szukaniem konkretnych medycznych rozwiązań. Tych przykładów naprawdę jest jedną z osób, która zgłosiła się do konkursu, jest Iwo Kaczmarczyk. Konkurs Explory pokazuje młodym ludziom, że jeżeli masz innowacyjny, ciekawy pomysł, młody wiek tak naprawdę nie ma znaczenia. Aby wspierać pasję i możliwości rozwoju młodych naukowców, w Explory pojawiły się programy stażowe i mentorskie. Do tej pory w badach uczestniczyło blisko 60 osób. A teraz czas na skrót wiadomości. Informacje dnia w skrócie. Piotr Topolinski wieczorem w Muzeum Powstania Warszawskiego zostaną przyznane odznaczenia za zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski i za szczególne zaangażowanie w dzieło tworzenia placówki. Pośmiertnie Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski otrzyma ksiądz Apolinar Leśniewski, który ocalił po wojnie obraz Matka Boska AK. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzyma autorka dzieła Irena Pokrzywnicka. To wieczorem uroczystość w Muzeum Powstania Warszawskiego pod Trzecim Szach w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Muzeum Narodowe w Warszawie oraz Uniwersytet Warszawski otworzyły interdyscyplinarne laboratorium badań i analiz konserwatorskich. Naukowcy, historycy sztuki oraz konserwatorzy będą wspólnie pracowali, aby lepiej poznawać konkretne dzieła sztuki. Jak tłumaczy kierownik laboratorium Elżbieta Pilecka-Pietrusińska, analizy mogą na przykład dostarczyć wiedzę o warsztacie malarza czy technice nakładania farb. W tym celu wykonuje się dwa podstawowe badania. Wykonujemy badania graficzne i układy graficzne. Pobierane są bardzo niewielkie próbki z oryginału. Określane są pigmenty czy te próbce. Wcześniej Muzeum Narodowe nie miało tak zaawansowanego technicznie wyposażenia. Nowa instytucja ma rozszerzyć zakres badań analitycznych muzeum. Do świąt pozostało już tylko 3 tygodnie, a to oznacza coraz większy ruch w centrach handlowych. By nie stać w kolejkach do kas, coraz więcej osób decyduje się na zakupy w internecie. Jak wynika z danych Deloitte, prezenty przez internet kupi ponad 50% Polaków, mówi dyrektor firmy Wojciech Górniak. Polacy przechodzą do kanałów cyfrowych, ponieważ odnajdują tam dwie rzeczy. Szybkość zakupu oraz wygodę, ponieważ mogą kupować w każdym momencie. Te dwa czynniki są bardzo istotne dla naszych konsumentów. Z drugiej strony widzimy przejście w świat cyfrowy, jeżeli mówimy o polskim konsumencie. To jest analogiczne do innych branży. Mówimy o bankowości, mówimy o branży telekomunikacyjnej, Polacy i to są
sklepach internetowych kupujemy najczęściej elektronikę, gadżety i książki, żywność, kosmetyki i ubrania, ciągle jednak w tradycyjnych punktach handlowych. Minister Obrony Narodowej wręczył patenty oficerskie alumnom żołnierzom. Uroczystość zorganizowano w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Do tego tematu wrócimy w informacjach dnia o 15. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. I wracamy w studiu Przemysła Kazalewa. Ika Sienkiewicka. Audycja 24 poziom. A tematem dzisiaj jest cyberbezpieczeństwo w kontekście szerokim, globalnym, nie tylko nasze bankowe, ale bezpieczeństwo państw całego świata. Hakerzy zaatakowali w miniony piątek system komunikacji miejskiej w San Francisco. Klienci nie byli w stanie kupić biletów na przejażdżki, więc jeździli za darmo. Kierowcy autobusów otrzymali natomiast kartki z ręcznie wypisanymi trasami, którymi mieli się poruszać. Hakerzy zaszyfrowali też dane, a jak zadeklarowali, motywem ich postępowania były pieniądze. Za odszyfrowanie danych domagali się okupu. Nie trudno sobie wyobrazić, o ile poważniejsze byłyby konsekwencje podobnego ataku, na przykład na port lotniczy. Ale ostatnio coraz częściej mówimy o różnego rodzaju działalności hakerów i właśnie o tym dzisiaj będziemy rozmawiać z naszymi gośćmi w studiu. Dr Andrzej Kozłowski, cyberdefense24.pl. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. A telefonicznie jest z nami pan Wojciech Ławek z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam pana. Dzień dobry, witam. Cyberbezpieczeństwo jeszcze 10 lat temu nie było traktowane aż tak poważnie, jak traktowane jest obecnie. Jakie znaczenie w kontekście szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa, strategii obronności, jakie znaczenie ma cyberbezpieczeństwo dziś? Oczywiście to już jest obszar, który został uznany za jeden kluczowych dziedzin bezpieczeństwa, bo takim przełomowym momentem na początku zimnej wojny było uświadomienie sobie, że praktycznie granice nie istnieją w momencie, w którym główni adwersarze dysponują rakietami balistycznymi czy strategicznymi bombowcami, którymi można zaatakować drugą stronę. Teraz też granice nie istnieją, bo można zaatakować dowolne państwo przy pomocy wirusów i w mniejszym lub większym stopniu utrudnić mu życie albo wręcz zestabilizować funkcjonowanie takiego państwa. Więc od kilkunastu lat widać, że większość państw w swoich strategiach bezpieczeństwa narodowego uwzględnia cyberbezpieczeństwo jako kluczowy obszar działania. Oprócz tego rozwijają także osobne strategie cyberbezpieczeństwa, które już mają dokładnie pokazać, które obszary muszą być wzmacniane przy użyciu jakich środków, żeby osiągnąć ten maksymalny poziom zabezpieczenia. Co ważne, żyjemy w dobie zagrożeń niesymetrycznych, wojen hybrydowych i właśnie kwestie związane z cyberbezpieczeństwem, cyberatakami wpisują się w ten nurt. Oczywiście, że tak. Zagrożenia hybrydowe, które są wpisane w szerszy kontekst oddziaływania na dane państwo, aby osiągnąć jakieś cele polityczne, to może nie przemawiać tak bardzo do wyobraźni, ponieważ no, przeciętny odbiorca może sobie pomyśleć, no dobrze zaatakują biletomaty albo jakąś tam sieć komunikacji i mało sobie poradzi, no, że będziemy chodzić na piechotę albo jeździć za darmo, ale oczywiście to może mieć dużo większe konsekwencje, różnego rodzaju działania, zwłaszcza ze strony państw, mogą pokazywać, że dysponują one o wiele większym potencjałem, którego zdradzać nie chcą, a na razie tylko sygnalizują, że gdyby chciały, to mogłyby w poważnym stopniu destabilizować funkcjonowanie państwa, mogłyby zaatakować sieci informacyjne, to w połączeniu z przeprowadzeniem nawet konwencjonalnej operacji wojskowej mogłoby zwiększyć jej skuteczność, ponieważ państwo nie byłoby w stanie skutecznie się zmobilizować do obrony. Można zaatakować oczywiście sieci energetyczne, co spowodowałoby też bardzo poważną destabilizację, nie mówiąc o systemach finansowych i bankowych. Więc to są bardzo poważne zagrożenia, których skala na razie widzimy właściwie coś, co można nazwać stukiem góry lodowej, dlatego że wiadomo, że oprócz działalności hakerów, domorosłych czy grup przestępczych mamy do czynienia z rozwijaniem broni cybernetycznej i państwa niektóre przeznaczają na ten cel spore nakłady. Tego rodzaju broń ma jednorazowe zastosowanie, nie jest dziwnego, że
że nie chcą zdradzać tego, czym dysponują, ale w sytuacji kryzysu jakiegoś poważnego politycznego czy militarnego można by się spodziewać, że po takie rodzaju zdolności też by sięgnęły, więc to oczywiście nie są żarty i to mocno wykracza poza destabilizowanie systemu sprzedaży biletów. Dlatego myślę, że większość państw świata traktuje to bardzo poważnie. Doktor Andrzej Kozłowski, mówimy o broni, cybernetycznej broni. W takim razie możemy też porozmawiać o sposobach zabezpieczania się przed atakami hakerów. Jak wiadomo, o tym mówimy wiele razy też na naszej antenie, no, jednak ci, którzy chcą się bronić przed nimi, są o ten krok do tyłu, nie do przodu. Jak wobec tego podejść do tego tematu? Zaczynamy uświadomić, w jaki sposób hakerzy mogą dokonać takiego ataku i można wyróżnić tak naprawdę dwa rodzaje tych ataków. Pierwszy może atak, który polega na znalezieniu jakiejś luki w oprogramowaniu, czyli tak naprawdę w sprzęcie komputerowym, który używamy, lub w jakimś programie, który używamy. I tutaj tak naprawdę jako my, przeciętny użytkownik, mamy niewiele do zaoferowania, ale drugim i zdecydowanie poważniejszym i częściej wykorzystywanym sposobem przez hakerów jest ludzka naiwność, czyli tak naprawdę otwieramy załączniki e-maili, które przychodzą z danego źródła, wchodzimy na strony internetowe, których nie znamy i w ten sposób automatycznie się zarażamy. Więc tu jest taka kwestia, no, że jest ludzka świadomość, jest uświadomienie tego zagrożenia, że jest uświadomienie internetu. To to nas tak naprawdę znaczy bardzo dużo innych ataków na świat. Ja bym zadał pytanie panu Lorencowi, czy przywódcy światowi, liderzy, przywódcy wojskowi, przywódcy państw zdają sobie sprawę, czy oni mają świadomość tego, jakie znaczenie ma cyberbezpieczeństwo dzisiaj? Myślę, że mają, a po wyborach w Stanach Zjednoczonych, to nawet jeżeli ktoś nie miał, to w tej chwili już zrozumiał, jakie to ma znaczenie. Praktycznie w amerykańskim wywiadzie nikt nie ma wątpliwości, że e-maile Hillary Clinton zostały wykradzione przez Rosjan i chyba rzadko, jeżeli w ogóle w historii mieliśmy w ostatniej, najnowszej historii państw demokratycznych do czynienia z taką sytuacją, że drugie państwo mogło wywrzeć tak znaczący wpływ na przebieg wyborów. Więc to z jednej strony może być ta broń cybernetyczna wykorzystywana w różnych działaniach, które tylko pokazują jakiemuś państwu, że musi się liczyć z drugimi działaniami natury tradycyjnej, militarnej, która może być wsparta też właśnie działaniami informacyjnymi, zastępującymi. Ale też widzimy, że to jest broń, która może być wykorzystywana do osiągania konkretnych efektów politycznych, nawet bez posługiwania się w najmniejszym stopniu tradycyjną siłą militarną. Więc to chyba wyraźnie powinno uświadomić politykom, z jakim zagrożeniem mamy do czynienia. Dziękuję bardzo panu Wojciech Lorenc, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dziękuję bardzo. A my wracamy do rozmowy w studiu o uświadamianiu problematyki cyberbezpieczeństwa, bo zagrożeń, które z nich wynikają, mówi się od 10 tak naprawdę lat. Tym sygnałem alarmowym z czerwoną kontrolką dzwonkiem były ataki na Estonię w 2007 roku, 10 lat temu. Tak, dokładnie. Tak naprawdę ten atak na Estonię... Dole Matkę Boską, Mościciele Matki Boskiej, bo jest 25 lat Radia Maryja i cicho być! ...czyli to polskie na zbyt dużej liczbie wysłaniu, zbyt dużej liczby zapytań do danego serweru, przez co on się blokuje. Ale przeciętny na przykład użytkownik Estonii, obywatel Estonii nie zauważył nawet tak naprawdę tych cyberataków, aczkolwiek one w mediach zostały nagłośnione, spowodowały, że zainteresowały się tym dwie bardzo ważne organizacje, czyli NATO i Unia Europejska. I od tego czasu tak naprawdę obie te organizacje rozwijają swoje strategie, doktryny, jak również zespoły, które tak naprawdę mają przeciwdziałać zagrożeniu. Mówi pan o ataku DDoS. Jest to atak uciążliwy, ale no, nie będący aż tak bardzo groźny, przynajmniej jak mogły być groźne cyberataki. Kolejny chyba też równie głośny incydent to kwestia wirusa, który zaatakował irańskie wirówki zajmujące się materiałem rozszczepialnym, wirówki, które mogły być wykorzystane do produkcji broni atomowej. Atak nie do końca oficjalnie wyjaśniony. Mówi się o tym, że za wprowadzenie tego wirusa do irańskiej sieci stoi Izrael. To znaczy stoi Izrael, dokładnie 116200 i NSA. Został podany przez dziennik
lekarza The New York Times, potem to Edward Snowden również ujawnił, tylko administracja amerykańska oficjalnie się do tego nie przyznała. To jest znany incydent. Gdy musimy podzielić, bo tak naprawdę atak dnia dzisiejszego jest możliwy do przechodzenia dla każdego, nawet dla małego dziecka. Ostatnio mieliśmy zakłócenia w funkcjonowaniu serwisów Netflix i innych popularnych, między innymi Twittera na terenie Stanów Zjednoczonych, bo został przeprowadzony atak dnia dzisiejszego serwis na jedną z firm, która zajmuje się obsługą tych domen. Ten atak został prawdopodobnie według doniesień do polskiego rynku sektora niepaństwowego, czyli nie dysponującego tymi największymi, najbardziej zaawansowanymi zasobami. Jeżeli mówimy o Stuxnetie, to mówimy o zaangażowaniu dwóch tak naprawdę najpotężniejszych organizacji, najzdolniejszych informatyków do stworzenia cyberbroni, konkretnej cyberbroni, która atakuje konkretny cel. Bo Stuxnet tak naprawdę, jeżeli chcesz zainstalować to na pana komputerze, pani komputerze, czy na moim komputerze, nie zrobiłby żadnych krzywdy, bo on był tylko i wyłącznie ukierunkowany na atakowanie konkretnych sterowników i konkretnego urządzenia firmy Samsung. Stuxnet to właśnie wyjaśnimy dokładnie. Co oznacza ta nazwa? To jest nazwa robaka, który został w sieciach elektrycznych na środku spowodowania uranów w irańskim Natanz. Później tak naprawdę po analizie tego problemu, bo to jest tak, że myśmy mieli jasność, ta sieć elektrowni była siecią niepodłączną do internetu. To była tak zwana sieć technologii RGA, ale w jakiś sensie, w jakiś sposób ten program wyciek do sieci globalnej, i jak już ktoś ucieka do sieci globalnej, to zaznaczy analizowane przez wiele tych firm, które się tym zajmują. No i wtedy już było wiadomo, że po prostu ten program został znaleziony. Musimy się zanieść za nasze granice na Ukrainę, ponieważ również doszło do pierwszego w historii ataku na infrastrukturę energetyczną, w której tak naprawdę doszło do blackoutu wskutek cyberataku. Na kilka godzin kilka milionów Ukraińców nie miało prądu. Oczywiście nie ma żadnej wątpliwości, że stali za tym Rosjanie. Rosjanie, którzy tą technologię na budowie tej elektrowni znali lepiej niż Ukraińcy, co im bardzo ułatwiło ten atak. Zresztą ten robak, który spowodował ten blackout, był w sieciach 6 miesięcy. On przez 6 miesięcy tam przebywał, żeby akurat w konkretnym momencie odpalić i uderzyć i zadać takie, a nie inne sprawy. Odwoływał się do Stuxnetu jeszcze na chwilę. Wspomniał pan o tym, że to była sieciowa infrastruktura zamknięta, odcięta od sieci zewnętrznej. Odcięta właśnie w celach bezpieczeństwa, ale właśnie znowu ta świadomość cyberbezpieczeństwa najwyraźniej nie była dostateczna, skoro ten robak dostał się do systemu. Ktoś prawdopodobnie podłączył pendrive, który wykorzystywał w domu, czy przy innych komputerach podłączonych do sieci, podłączył go do sieci wewnętrznej i był już za późno. To znaczy, jeżeli chodzi o kwestię dostarczenia Stuxnetu do sieci wewnętrznej, natomiast są dwie wersje. Pierwsza jest, że wykorzystano tak zwaną human intelligence, czyli agent zasadu, zinfiltrował tą instytucję i wgrał to oprogramowanie do wewnętrznych sieci. Druga jest, jak pan powiedział, że jakiś naukowiec czy pracownik wziął swoje urządzenie, swój komputer, którego używał w pracy do domu i podłączył do sieci globalnej i w ten sposób został ten program przetransportowany, aczkolwiek należy podkreślić, że bez tego czynnika ludzkiego nie udałoby się przeprowadzić tej operacji. To jest czynnik najsłabszy w dalszym ciągu. To jest czynnik najsłabszy i tak naprawdę nie wiemy do końca, jak tutaj ten problem rozwiązać. To problem, tak jak już na początku wspominałem, jeżeli chodzi o luki w oprogramowaniu, być może zostanie w przyszłości rozwiązany poprzez sztuczną inteligencję, która programuje programy. Ale jeżeli chodzi o ludzi, to niestety to jest ten problem, że albo pracujemy za szybko, albo nie mamy czasu, żeby wszystko sprawdzić. To nawet może być tak naprawdę, że pan dostaje e-mail od kolegi, który siedzi obok, a tak naprawdę to nie jest e-mail od kolegi, tylko to jest e-mail wysłany z innej skrzynki pocztowej i to haker tak naprawdę do pana pisze. No dobrze, to wielu z naszych słuchaczy teraz może zadać sobie pytanie. Cały czas dążymy do tego, by wszystko było cyfrowe, by było elektroniczne, bo to nam ułatwia życie. Ale jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to może się okazać, że to może nas zgubić. Czy tak jest? Oczywiście. Najlepszym przykładem jest tak zwany internet rzeczy, który czyli rewolucja, że pani lodówka, sztuteczka do zębów, wszystko zostanie podłączone do internetu. I ten sprzęt jest jeszcze gorzej zabezpieczony niż komputery. Tak naprawdę on jest niezabezpieczony. Ten właśnie ostatni atak, o którym wspominałem, największy wymiar odwiedzi do serwis, był sprawdzony przy użyciu internetu 5, czyli tego internetu rzeczy. Więc tutaj jest zdecydowanie duże zagrożenie i musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu, jeśli chodzi o ochronę infrastruktury krytycznej, w jakim stopniu, gdzie jest granica między cyfryzacją, gdzie jest granica między łatwością, chociażby odpowiedzieć coś bezpiecznego. Zadam teraz pytanie uderzające w trochę dramatyczny ton. Czy można powiedzieć o tym, że aktualnie w momencie, kiedy my tu sobie siedzimy, rozmawiamy, chyba w
często mówi się o tym jak został przeprowadzony atak, albo doszło do wykazania z sieci danych, nie tylko informacji o charakterze gospodarczym, ale też politycznym, militarnym, tutaj w Stanach Zjednoczonych. Mówi się o tym, że stoją za tym niezidentyfikowani hakerzy, którzy operowali z terytorium Rosji, albo którzy prawdopodobnie operowali z terytorium Chin. Nie wskazuje się palcem, nie mówi się o określonym państwie, ale są to sygnały dla osób z branży, chyba dosyć jednoznaczne. To znaczy, musimy powiedzieć, że najwięcej cyberataków przeprowadzonych jest z terytorium Chin i Rosji, ale nie znaczy to, że za każdym tym cyberatakiem stoją służby albo rosyjskie, albo chińskie. Struktura tak naprawdę hakerstwa w obu tych krajach jest podobna i składa się z rzeszy tak zwanych patriotycznych hakerów. Tych to są osoby, które są patriotycznie nastawieni albo są członkami jakichś tam młodzieżówek partyjnych i posiadają najsłabsze umiejętności internetowe, używając najczęściej przygotowanych programów i oni przeprowadzają na przykład ataki do niagłów District of Service. Potem w szczególności jeśli chodzi o Rosję, mamy bardzo rozbudowane podziemie cyberprzestępcze, które również mogą być ataków na zachodnie instytucje finansowe za zgodą rządu. No i ten plus, gdyby chciał, to on by nie wydał się spać. Którzy już zajmują się atakami, które są najpoważniejsze, tak jak na przykład ataki na podporządkowanie Hillary Clinton. Zaletą ataków, które się czyni, jest ta tak zwana anonimowość. Oczywiście nasze narzędzia śledzenia, ataków i wykrywania sprawców rosną. Ale musimy sobie wziąć pod uwagę, jak to się dzieje. W 2013 roku amerykańska firma stwierdziła, że jednostka w Szanghaju chińska jest odpowiedzialna za ataki hakerskie na Stany Zjednoczone. Tylko, że ona stwierdziła to, ponieważ ci hakerzy pracujący dla amerykańskich firm włamali się do sieci wewnętrznych tej jednostki chińskiej i monitorowali ją i tak naprawdę obserwowali, jak 10 tych hakerzy przeprowadzają ataki. I to trwało bardzo długi okres czasu. Z tego co wiem, to chyba 3 albo 4 razy w historii Stany Zjednoczone wprost stwierdziły, że ktoś stoi za cyberatakiem. Było to dotyczyło to Chin, drugi raz dotyczyło Iranu, trzeci raz dotyczyło ostatnio Rosji. A ile razy stwierdzono, że to Stany Zjednoczone stoją za jakimś atakiem? Tak naprawdę do czasu ujawnienia przez Edwarda Snowdena dokumentów nie było jednoznacznych dowodów świadczących o tym, że Stany Zjednoczone przeprowadzają jakieś ataki. Poza atakiem stacji. Dlaczego? Dlatego, że Stany Zjednoczone są najbardziej zaawansowanym graczem w cyberprzestrzeni z największym potencjałem ofensywnym i po prostu najlepiej zacierali ślad. I zresztą Stanom Zjednoczonym Amerykanom nie zależy na tym, żeby pokazywać się, bo ostatnio co robią rosyjscy hakerzy, to oni mówią, że okej, jesteśmy z Rosji, wiecie o tym, wszystko tym wiemy, ale i tak nam nic nie zrobicie. Jest to taki pewien pokaz sił, taka demonstracja, jak mamy przelot samolotów, odpalania rakiet, ćwiczenia wojskowe. To też jest pewna demonstracja siły i potęgi, że jesteśmy wielką Rosją, nikt nam nie jest w stanie niczego zrobić. Jeżeli chodzi o Amerykanów, z tego co wiemy, była próba ataku na elektrownię w Korei Północnej, nieudana i bardzo rozbudowane działania szpiegowskie, bo jak Edward Snowden to ujawnił, ona sobie tego naprawdę próbowała szpiegować wszystkich przywódców świata, nawet z tak zwanych krajów zaprzyjaźnionych, ale też wtedy myślę, że nie dziwmy się, bo taka jest praca wywiadu. Wrócę w takim razie do swojego pytania przed chwili. Czy w tym momencie możemy powiedzieć o tym, że trwa cyberwojna obejmująca tak naprawdę cały świat i główne mocarstwa, największe podgrywające? To znaczy, jeżeli chodzi, nie lubię dotyczyć tych słów cyberwojna, ponieważ to tylko potoczne. Wojna polega jednak na zabijaniu. Nie ma wojny bez ofiar śmiertelnych. W cyberprzestrzeni jednak nie mieliśmy żadnego ataku cyfrowego, który doprowadził do śmierci kogokolwiek. Cyberprzestrzeń stała się areną rywalizacji międzypaństwowej. Rywalizacji, która głównie polega na kradzieży informacji, czyli tak naprawdę takie szpiegostwo, które przeniosło się, cały czas to szpiegostwo tradycyjne istnieje, ale to szpiegostwo przeniosło się również właśnie w świat wirtualny, skoro 95% albo nawet więcej danych obecnie jest zdigitalizowanych, to wiadomo, że o wiele atrakcyjniej jest kraść te dane w cyberprzestrzeni, gdzie przez długi okres czasu niezauważenie możemy te dane, i to bardzo dużo ilość danych, wykradać. I tak naprawdę średnio się określa, że 206 dni potrzeba mniej więcej do wykrycia napastnika sieci tak naprawdę wewnętrznej, jakiejś firmy albo instytucji państwowych. Czyli z jednej strony mówi pan, że nie jest to wojna, dlatego że nie ma ofiar śmiertelnych, może właśnie dlatego mocarstwa idą w tą stronę, dlatego że można szybciej, efektywniej prowadzić pewne działania operacyjne, ale w formie cyfrowej i wszystko załatwiać w białych rękawiczkach. Znaczy, jeżeli przyjmiemy założenie, że wojna jest przymierzeniem polityki, tak jak to Karl von Clausewitz w swojej książce napisał, i spojrzymy na Stany Zjednoczone, to faktycznie te działania hakerów rosyjskich ostatnio były pewną zmianą.
zmianą, ponieważ wszyscy kradli te informacje, ale zachowali dla siebie. Tutaj mieliśmy taką sytuację, że zostały te informacje zmianą, a potem ujawnione w konkretnym celu, politycznym, czyli żeby wpłynąć na rezultat wyników wyborów w Stanach Zjednoczonych. To jest precedensem. To jest zdecydowanie precedensem. Niektórzy uważali też, że jest to atak z demokracji krytyczną, ponieważ uznaje, że proces wyborczy jest elementem infrastruktury krytycznej. A przypominam jeszcze, Stany Zjednoczone również zadeklarowały, że w przypadku cyberataku mogą odpowiedzieć konwencjonalnie. Oczywiście ten cyberatak musiałby mieć ogromne rozmiary, ale jest to stwierdzone wprost strategii amerykańskiej, że jest możliwość odpowiedzi konwencjonalnej. To może już na zakończenie podsumujmy to, z czym mamy teraz do czynienia. Powiedział Pan w trakcie naszej audycji o ostatnim ataku DDoS, który miał miejsce w Stanach Zjednoczonych. Teraz również mówimy o ataku na Stany Zjednoczone. Czego możemy się spodziewać? Czy to, z czym mieliśmy do czynienia w przypadku serwisów internetowych, to jest dopiero początek, że ktoś na przykład próbował testować, jak wyłączyć internet? No i czy na przykład będziemy mówić o cyberatakach w kontekście na przykład wyborów w Niemczech, które się zbliżają? Jeżeli chodzi o wybory w Niemczech, jestem 100% pewien, że rosyjscy hakerzy zrobią wszystko, żeby Angela Merkel została skompromitowana i żeby nie wygrała tych wyborów. Nie wiemy tak naprawdę, w jaki sposób Angela Merkel obsługiwała swoją skrzynkę prywatną, to co tam 10 lat temu, czy 6 lat temu, czy 5 lat temu, kiedy tak naprawdę, tak jak to Państwo stwierdzili, cyberbezpieczeństwo nie było tak nagłośnione, jak jest obecnie. Bo Hillary Clinton popełniła te błędy będąc sekretarzem stanu, czyli kilka lat temu. Być może celem będą jej polityczni sojusznicy z partii. Być może będzie próba jakichś manipulacji, takie jak na przykład Rosjanie próbowali grać, że uchodźcy zgwałcili dziewczynkę i odbiła kierama z tego powodu. Na pewno rosyjscy hakerzy zrobią wszystko, żeby Angela Merkel tych wyborów nie wygrała, albo by było osiągnęła jak najmniejszą różnicę. Niemcy o tym już doskonale wiedzą. Niemcy wzmacniają środki bezpieczeństwa, jest nowa ustawa, jeżeli chodzi o ochronę danych osobowych, jest wzmocnienie skrzynek pocztowych, jeżeli chodzi o rząd. Niemcy są świadomi tego zagrożenia i tak jak to Niemcy starają się wprowadzić środki. A jeżeli chodzi ogólnie o krajobraz zagrożeń, to te zagrożenia tak naprawdę będą w trzech kierunkach ewoluowały. Pierwszym jest tak naprawdę zagrożenia dla integralności. To są zagrożenia, które są najgroźniejsze, bo to są tak naprawdę ataki cyfrowe, takie jak Stuxnet, czy atak na elektrownię na Ukrainie, czy wcześniej w Niemczech, które po prostu mają za zadanie dokonania pewnych zniszczeń kinetycznych. Drugą rzeczą jest tak naprawdę przeciwko poufności. I tutaj mamy wykradanie danych, może późniejszą publikację. A trzecim rodzajem jest tak zwany na dostępność usług. Czyli to są te ataki denial distributed service. I tak jak obserwujemy ataki na poufność, na dostępność, które są obecnie robione i będą jeszcze częściej robione, szczególnie przy wykorzystaniu internetu rzeczy, tak na integralność moim zdaniem też wzrosną. Czyli będziemy mieli więcej cyberataków, które będą owocowały jakimiś zniszczeniami fizycznymi. A czy jeżeli chodzi jeszcze o samą politykę, to wspomniał Pan o tym, że jest Rosja, że są Chiny, że jest Korea Północna. Czy tutaj można wydzielić jakiś konkretny front, kto przeciwko komu gra? Czy to jest globalny... Wszystkie przeciwko wszystkim. Nie do końca. Geopolityka tak naprawdę dotyczy również cyberprzestrzeni. Nie chodzi tylko wyłącznie o cyberataki, tylko kształt cyberprzestrzeni typu internet. I tutaj mamy podział oczywisty. Czyli świat zachodu, który chce utrzymania obecnego statusu quo z dużą rolą firm prywatnych, głównie zachodnich i amerykańskich. Chiny, Rosję, Iran i inne państwa autorytarne, które chcą dokonania zmiany, jeżeli chodzi o kontrolę internetu, zwiększą kontrolę państwa, promowanie tak zwanej suwerenności cyberprzestrzeni, czyli że odzwierciedlenie suwerenności rozumianej w tradycyjny sposób również w internecie, czy jakakolwiek ingerencja w internecie, swoje wewnętrzne, to jest ingerencja normalna, jeżeli chodzi o sprawy wewnętrzne. Więc tutaj jest tak naprawdę ta linia podziału. Czyli że Rosja, Chiny, Iran, inne państwa autorytarne kontra demokratyczne świat. Radio Maryja 25 lat. No i na 25-lecie Radia Maryja, myśmy tu z Ewką oglądały film o Janie Husie. Ja myślę, że gdyby ten Jan Hus miał jeszcze raz spędzić swoje życie, to by tak samo chciał postąpić jak wtedy, czyli że był zdecydowany głosić prawdę. Jak oni chcieli go spalić, no to przecież mieli takie prawo, kto rządzi, ten rządzi. No i rzeczywiście jak te klechy rządziły, no to człowieka spaliły, no to gdzie tutaj mówić o Chrystusie? To jakieś nieporozumienie. Nieporozumienie, jakaś choroba. No myśmy to patrzyły się na te klechy, jak ten jemu zdzierał te szaty Janowi Husowi. To już przed samą śmiercią. Jak na psychicznego.